Panorama, Jarosław Kulczycki, dobry wieczór. Trzytygodniowy chłopiec z zakrwawioną twarzą trafił do szpitala, a jego matka przekonywała lekarzy, że krew pojawiła się, i tutaj cytat, samoistnie. Prokuratura rejonowa w Siemiatyczach postawiła jej zarzut znęcania się nad dzieckiem. Tylko w tym roku policja zanotowała 30 tysięcy przypadków bestialstwa rodziców i opiekunów wobec bezbronnych, maleńkich dzieci. Joanna Gabis-Słodornik. Zadrapania i siniaki na twarzy, na ubranku ślady krwi. W takim stanie pogotowie wezwane przez matkę przywiozło dziecko do szpitala. Zrodziło to niepokój lekarza przyjmującego, że tego typu zmiany zaobserwowane na twarzy dziecka samo dziecko nie może sobie zrobić. Z zebranego materiału wynika, że obrażenia spowodowała matka chłopca. Gdy policja zatrzymała kobietę, ta była pijana, siedziała u sąsiadów. W domu policja zastała tylko przemarzniętą 7-letnią siostrę chłopczyka. W ostatnich tygodniach opinią publiczną wstrząsnęły podobne historie. W Sosnowcu konkubent matki zabił 1,5-roczną Agatkę. W Krakowie ojciec pobił niespełna 2-letniego syna. Do koszalińskiego szpitala nieprzytomny z urazem głowy trafił 14-miesięczny Kuba. Wszystkie te dzieci padły ofiarą swoich najbliższych. Myślę, że jest to niewykształcenie hamulców moralnych w odpowiednim momencie życia, a później dajemy sobie prawo do braku opanowania i do zachowań, które powodują krzywdę dzieci. Dzieci nie tylko padają ofiarą agresywnych zachowań wynikających z problemów alkoholowych opiekunów czy frustracji rodziców, gdy dzień za dniem mija bez pracy, one też takie zachowania przejmują, jeśli ktoś w porę nie pomoże. Przegrywają życie. O tym, jak bardzo ważne jest wsparcie innych, wie doskonale mistrz świata w boksie Tomasz Adamek. W rodzinnych Gilowicach założył dla dzieciaków klub sportowy. Jak ja zaczynałem, to warunki miałem 5 razy gorsze. Była sala stara, nie było nic. Tutaj ma młodzież już jakąś przyszłość. Jest sala, jest ciepło. W zachodniopomorskim prawie 4,5 tysiąca dzieci może liczyć na pomoc pedagogów z tak zwanych środowiskowych ognisk wychowawczych. W domu nie mam tylko kartki i kredki. A tutaj przychodzę dlatego, bo tu są zabawki. Ognisko to jest to coś, co ma dać ciepło rodzinne, ciepło naturalne, którego często brakuje, a wychowawcze, żeby wdrażać do przestrzegania norm społecznych. I być może nie popełnią one wtedy błędów rodziców. Głównie chodzi o to, aby wytworzyć klimat. Klimat, w którym te dzieci czułyby się i potrzebne, i wartościowe, i kochane. I co ważne, w takich miejscach jak na przykład ta parafialna świetlica nie ma podziału na dzieci biedne i bogate. Nikt nie czuje się tu gorszy. Zaangażowanie w niesienie takiej pomocy jest godne podziwu. Jednak czasem, by pomóc, nie trzeba wiele. Wystarczy zainteresować się, dlaczego płacze dziecko za ścianą sąsiada. Joanna Gabis-Słodownik, Panorama. Do zobaczenia. Dobranoc.